spójrzmy na zadanie kolejne. Tutaj naszym zadaniem będzie wyznaczyć x. Chcę wiedzieć, jaka tutaj pod x kryje się liczba. Skoro my wiemy, że te trzy wyrazy, czyli x, x plus 1, x odjąć 3, dokładnie w tej kolejności tworzą nam ciąg geometryczny. Czyli tutaj, jeżeli mamy trzy wyrazy ciągu geometrycznego, to automatycznie powinniście kojarzyć ten wzór, który już tutaj wykorzystywaliśmy w zadaniu poprzednim. Czyli tak naprawdę to będzie nasze A, to będzie B, a to będzie C, czyli to będzie trzeci wyraz. Czyli zgodnie z tym, co mamy tutaj, B do kwadratu, czyli x plus 1 do potęgi drugiej, musi być równe A razy C, czyli x razy x odjąć 3. No i teraz musimy to sobie rozwiązać. Po stronie lewej mamy nic innego jak wzór skróconego mnożenia. To będzie ten wzór. A plus b do kwadratu, to będzie a do kwadratu, dodać 2 razy a razy b, no i dodać b kwadrat. Czyli tutaj sobie ten wzór stosujemy. X do kwadratu, dodać 2 razy a razy b, czyli 2 razy x razy 1 to 2x, dodać 1 do kwadratu to będzie 1, no a tutaj cały ten nawias musimy pomnożyć przez x. X razy x, tu Wam może pokażę w tym przykładzie, no to oczywiście te x są podniesione do potęgi pierwszej, no bo tej jedynki w wykładniku tutaj zapisywać nie musimy, a ponieważ w podstawie mamy x, czyli mamy mnożenie potęg o tych samych podstawach, czyli wówczas wykładniki dodamy, czyli to będzie x kwadrat. No i jeszcze x razy minus 3 to po prostu minus 3x, wszystko machniemy na jedną stronę, pamiętając o zmianie znaków, czyli odjąć x kwadrat, dodać 3x równa się 0, no i redukcja wyrazów podobnych, czyli x kwadrat odjąć x kwadrat, to nam się zredukuje, 2x plus 3x to będzie 5x, dodać 1 równa się 0, no to jedynkę musimy machnąć na prawo, obustronnie dzielimy przez 5, czyli x, no to minus 1 przez 5, czyli minus 1 piąta.